Miesiąc bez internetu, dzień 11. Robię teraz pastę z wątróbek, żeby się oswoić z wątróbką. Taką mam wątróbkę, nasz kurczak. Można nawet polubić tą wątróbkę na Facebooku. Ja nie polubię, bo nie wchodzę na Facebooka. I zauważam w ogóle, że ostatnio w związku z całą tą zabawą oswajam się bardziej z telefonem. Ja generalnie strasznie nie lubię dzwonić do ludzi, nie lubię gadać przez telefon. Właśnie dzwonił do mnie koleś zaprosić mnie na barcamp w Częstochowie chyba, więc na początku marca możliwe, że będę w Częstochowie. Ciekawe. Musiał przejść bardzo trudną drogę w ogóle, żeby się ze mną skontaktować, niestety. Zaprzyjaźniam się na powrót ze swoim telefonem, którego używałem, szczerze mówiąc, głównie do internetu. Odkryliśmy coś takiego jak jarmuż. Ja nie wiedziałem w ogóle, że jest coś takiego, co się nazywa jarmuż. To jest takie, jak się popatrzy z takiej perspektywy, to wygląda jak dżungla. Z bliska można robić takie efekty specjalne, że jesteśmy w dżungli. Na papier do pieczenia wsadzi się do piekarnika, poleje oliwą z oliwek i posoli się solą morską. To wychodzą świetne chipsy w ogóle, takie bez kalorii chipsy, które można jeść mimo, że się na przykład dba o linię. A ja w ogóle dbam o linię i schudłem mimo tego całego gotowania, bo może co bystrzejsi, czy bardziej znający się na produktach spożywczych z was zauważyli, że wszystko to, co robię, jest generalnie dietetyczne, czy lekkie przynajmniej. Nie ma cukrów prostych, nie ma w tym wszystkim. Strasznie niewygodnie się zdejmuje mięso z kurzego udka, bo zwykle się robi z kością. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy. Dzisiaj prawie się złamałem w ogóle z tym internetowym postanowieniem. Teraz najważniejszy składnik. Brandy. Ale dodamy też do jedzenia. Udało mi się stworzyć w głowie sensowną wymówkę, dlaczego muszę zrobić pewną rzecz. I chodziło o sprawdzenie, ile książek się zamówiliście na webshows.pl. I chciałem sobie sprawdzić, bo to tak miło zobaczyć, prawda? Miło śledzić jakby tam jedno ze swoich źródeł utrzymania. No ale uznałem, że w sumie to de facto, żeby nie robić takich rzeczy właśnie, robię całą tę akcję. Oczywiście tam jak ktoś zamówił, no to dostanie, nie, że nikt na to nie patrzy, ale ja konkretnie nie sprawdzam takich rzeczy po prostu w tym miesiącu. I w przypadku, kiedy to takie życie profesjonalne już miesza się z postanowieniem o braku dostępu do internetu, no to sprawa się robi ciekawsza, bo jeśli mówimy o takich zastosowaniach internetu hobbystycznych, czy towarzyskich, społecznościowych, to dużo łatwiej jest się pozbawić tego wszystkiego, bo to po prostu jest łatwo zastąpić, nie wiem, no widząc się z ludźmi na przykład. W ogóle to jest ciekawa rzecz. Odkąd jestem właśnie odcięty od Facebooka i tak dalej, czuję, że mam większą potrzebę rozmawiania z ludźmi. To jest totalnie absurdalne czy ten, ale na przykład jak jestem w sklepie, to zagaduję prawie do każdego sprzedawcy, bo chcę ze kimś pogadać. A tak normalnie to tego nie robię, bo jestem introwertyczny tak naprawdę i nie lubię obcych ludzi. Natomiast teraz jakoś w ogóle dusza towarzystwa ze mnie wychodzi i to jest ciekawa sprawa, bo widzę, że coś jednak się zmienia w związku z brakiem internetu. Jest wymoczone. O. Dopuściłem się na taki mroczny kąt działu mięsnego, gdzie są ozory, mózgi, serca. Ja w sumie chętnie popróbuję robić takich rzeczy, tylko to trzeba się nauczyć. Wszystko po kolei. Potem dojdzie do tego jeszcze anchois i całość stworzy nam taką smaczną, apetyczną pastę z kurzych wątróbek. I wpadnijcie do mnie jutro na YouTube, bo będzie coś ciekawego. Podejmę się wyzwania trolowania i hejtowania bez dostępu do internetu. Zobaczycie jutro, o co chodzi.